Cześć! Dziś opowiem Wam co nieco na temat niezwiązany z główną tematyką kanału, co nie znaczy, że jest mi on bardzo odległy, bo jeszcze zanim pierwszy raz w życiu schwyciłem za gitarę, to całkiem żywo interesowałem się komputerowym hardwarem. Można powiedzieć, że w latach 90. i wczesnych 2000. byłem tym gościem, który instalował znajomym Windows 9.5 czy XP lub podpowiadał, co zmienić w kompie, by go unowocześnić. No, ale wróćmy do tematu. Chciałbym dziś przedstawić konfigurację kompa niezbyt nowoczesnego, który złożyłem w ostatnim czasie z potrzeby, ponieważ 11-letni laptop, którego używam zwykle, niestety powoli umiera. Uznałem, że potrzebuję czegoś, co ułatwi mi codzienną aktywność w sieci, jak również umożliwi rozrywkę. Może nie w najnowszych grach, w ultra detalach, ale w tych ciut starszych, tak by oczy nie bolały. Ciut starszych, czyli 3-5-letnich. Już tutaj chciałbym powiedzieć, że film ma trzy zasadnicze części. Najpierw krótko opiszę, dlaczego takiego kompa w ogóle złożyłem. Potem też krótko i subiektywnie powiem na temat samego sprzętu. Na koniec przedstawię to, co jest najciekawsze, czyli wyniki testów, jak najbardziej syntetycznych na początek, a później w kilku grach. I myślę, że to będzie najciekawsze. Wszystko zaczęło się, gdy sprzedając jedną ze starych kart graficznych, notabene karta była uszkodzona, konkretnie był to GeForce 7600 GS na AGP. Dostałem ofertę kupna w tej samej cenie całego komputera opartego na płycie głównej ze złączem LGA 775, choć właściwie to szukałem jedynie obudowy. W momencie, gdy zauważyłem, że płyta ta w mojej opinii była jakoś tam rozwojowa, postanowiłem działać. Więc na początek opiszę Wam troszeczkę sprzętu, tak jak mówiłem, zaczynając od właśnie tejże płyty głównej. Jest to Asus P5G41T MLX. Łatwa do zapamiętania nazwa, prawda? Płyta jest formatu Micro ATX z gniazdem LGA 775, dwa banki pamięci DDR3 1033 MHz maksymalnie, co jest dosyć istotne. Jeden slot PCI Express 1.1 wersja, to też jest bardzo istotne, 16-krotny. Obsługa SATA 2, ogólnie nic specjalnego. Niestety to, co myślałem, że jest największym plusem tego zestawu, okazało się jego piętą achillesową. A dlaczego? To usłyszycie przy opisie reszty podzespołów, jakie tu włożyłem. Więc może na początek procesor Intel Xeon E5450. Procesor pod gniazdo LGA 771. No właśnie, pod innego soketa niż ma płyta główna. Jednak można go zmusić do pracy w takich zestawach. Trzeba jednak troszkę pocudować. Na początek warto sprawdzić, czy jest możliwość, by wgrać BIOS z mikrokodami do Xeona, do danej płyty głównej, ewentualnie samemu te mikrokody wgrać, dopisać. W tym przypadku problemu nie było. Nie ma zresztą w 99% przypadków płyt głównych tego typu. Już kiedyś robiłem coś takiego zresztą z procesorem Intel Xeon X5450, który jest bliźniaczą konstrukcją do tego, który tutaj wsadziłem, z tym, że ma on wyższe TDP, równe 120 W, w przeciwieństwie do 80 W w E5450 i płycie Asus P5B, która była z pamięciami DDR2. Mówimy o tej płycie, którą wcześniej do X5450 użyłem. Następnie trzeba przerobić nieco sam procesor, to znaczy wyciąć rowki w nim tak, by wszedł pod nowe gniazdo oraz najlepiej przy użyciu adaptera połączyć na nim dwa piny. Działanie z lutownicą odradzam, duże ryzyko uszkodzenia procesora. Alternatywą zamiast cięcia rowków jest usunięcie wypustek z gniazda samej płyty głównej i kiedy już to zrobimy, obie te czynności, to w większości przypadków Xeon ruszy. Oczywiście jest trochę strachu, chwila niepewności, ale tak w większości przypadków Xeon ruszy. Model, który zamontowałem, kosztuje grosze. Są to naprawdę śmieszne pieniądze. Jest odpowiednikiem Intel Quad-Core Q9650, choć jest ciut szybszy od tego Quad-Core'a i charakteryzuje się 4 rdzeniami, 4 wątkami oraz taktowaniem 3 GHz. A do tego ma duży potencjał OC. Pamiętam, że na X5450 oraz P5B osiągnąłem wartości dla procesora około 3,8
gigahercy. Niestety tutaj po części przez płytę główną i jej bardzo małe możliwości edycji parametrów overclockingu, a po części przez zastosowanie pamięci DDR3 nie udało mi się uzyskać stabilnej pracy wyższej niż 3,21 GHz. Mimo zastosowanego chłodzenia Freezer 7 oraz pasty Thermo Arctic MX4, które zapewniały bardzo niskie temperatury pracy procesora, po 5 minutach stresu na 100% procek nie przekroczył 54 stopni Celsjusza, więc teoretycznie można było iść dalej. Mimo to pasmark dla średniego wyniku tego procesora, który wynosi około 2440 punktów, u mnie było około 2950, co uważam za mały sukces, nie ma tragedii, jest już na wstępie w miarę ok. No dobrze, ale przejdźmy do pamięci. Zastosowałem tutaj dwie kości Nania DDR3 4 GB po 1333 MHz. Płyta główna nie obsługuje niestety więcej niż 8 GB RAM, co jest dziś w sumie niezbędnym minimum, choć jak się okazało wystarczającym minimum w tym przypadku. Kręcąc procesor wpływamy też na taktowanie pamięci i tu jest kilka ciekawostek. Otóż teoretycznie mogłem taktować procesor w okolicach 3,4, 3,5 GHz, ale musiałem obniżyć taktowanie pamięci do wartości około 1200 MHz, co zaowocowało ogólnym spadkiem wydajności. Owszem, w testach typowo syntetycznych wyniki były lepsze, ale kiedy pomiar dotyczył jakichkolwiek gier czy testów graficznych, wyniki były niższe niż na stokowych ustawieniach. Dlatego postanowiłem zwiększyć napięcie pamięci do 1,74 V, co dało stabilną pracę przy maksymalnie 1428 MHz. Podobno dużo bardziej podatne na overclocking są pamięci DDR3 od Microna, gdzie można pokusić się nawet o 1600 MHz. Niestety w tym momencie nie było żadnych dostępnych na OLX. No, może kiedyś się pokuszę o takie pamięci. Na tę chwilę wybiłem sobie to z głowy. Kupiłem co prawda inne pamięci Microna, 1600 MHz stokowo, natomiast płyta ich nie rozpoznawała i z tego co wyczytałem, 1033 MHz domyślne są najwyższą wartością, jakie ta płyta odczyta. Na wyższe domyślne wartości dla pamięci DDR3 nie ma co liczyć na tej płycie głównej. Następny dość ważny element to karta graficzna. W tym przypadku jest to Palit Storm X GTX 1060 czy 1060 3 GB, czyli okrojony brat pełnoprawnego GTX-a 1060. W moim przypadku karta oparta na procesorze GP106300 z pamięciami GDDR5 taktowanymi domyślnie 2002 MHz, a dla GPU ta wartość wynosiła 1506 MHz w trybie stabilnie idle oraz 1709 MHz w trybie boost. Trochę ją przetaktowałem, uzyskując stabilne wartości dla GPU 1066 MHz oraz 1869 MHz w trybie boost oraz dla pamięci 2117 MHz. Oczywiście w trybie DDR jest to dwukrotność tej liczby, czyli 4234 MHz. Temperaturę maksymalną też zmieniłem z 82 stopni Celsjusza na 89. Bezpieczne dla tego procesora maksymalne jest 92 stopnie bądź też 94 stopnie Celsjusza, zależnie od strony internetową, którą odwiedzicie. W każdym razie 89 stopni jest jak najbardziej bezpieczne. Wymieniłem też pastę termo. Warto wspomnieć, że karta spokojnie pozwala na wyższe częstotliwości i przy temperaturach niższych niż górna granica zdarzało się jej przekraczać nawet 2 GHz. Można by pomyśleć, że reszta zestawu będzie dla niej wąskim gardłem, jednak nie do końca tak jest. Obciążenie karty często osiągało 100%, a kiedy włożyłem w celu porównania GTX-a 962 GB, ponieważ takiego posiadałem, to spadek wydajności wynosił nawet 35-40%. Choć muszę wspomnieć, że szyna PCI Express wersji 1.1 przez małą przepustowość nie pozwalała komfortowo zgrywać wideo z gier na żadnej z tych kart, ale o tym zaraz. Warto też
wspomnieć o dysku twardym. W tym przypadku jest to Goodram SSD drugiej generacji o pojemności 512 GB. Pomimo maksymalnych wartości odczytu i zapisu wynoszących 550-500 MB na sekundę, z racji tego, że złącze, jakie posiadam na tej płycie głównej, to SATA 2, to mogłem osiągnąć zaledwie połowę tych wartości. Mimo to wszystko działa całkiem przyzwoicie. Pokusiłem się nawet o podpięcie przez kartę AHCI SATA 3. Niestety karta ta w złączu PCI Express 1 wersji 1.1 na jednokrotnej przepustowości szyny miała przepustowość niższą, bo zaledwie niższą od SATA 2, bo zaledwie 250 MB na sekundę, a efektywnie wychodziło około 180 do 210 MB na sekundę, więc wróciłem do ustawienia SATA 2. Zastosowany zasilacz to podstawowy Chieftec, zwykły, niemodularny, o mocy 650 W, dobry, tani, pewny i dodatkowo jeszcze cichy. No dobra, ale co z wynikami? Otóż, jak się okazało, nie jest źle, a nawet lepiej niż się spodziewałem. Na początek 3D Mark. W teście Firestrike na stokowych ustawieniach osiągnąłem niecałe 7800 punktów, co jest wartością niższą od teoretycznie średniej dla takich samych zestawów, która wynosi 8050 punktów, ale kiedy już spojrzymy dokładnie na wykres, to okaże się, że wynik ten jest zawyżany przez kilka potworków, w tym E5450 taktowany powyżej 4,2 GHz, a realnie większość takich zestawów ma średnią około 7600 punktów, więc pierwszy sukces, ponieważ no już w tym momencie stokowo mamy wyższą wydajność niż średnia dla takich zestawów. Po przetaktowaniu zestawów udało mi się osiągnąć całkiem niezły wynik na poziomie 8519 punktów, co uważam, że jest w 100% zadowalające. Wspomnę jeszcze, że znalazłem moje stare wyniki testów z X5450 na płycie głównej P5B i choć taktowanie procesora było wyższe i to zdecydowanie, to wynik nabity testem był głównie, to wynik wynosił w 3D Marku 8600 punktów, był on głównie nabity testem właśnie tego procesora. A już w testach graficznych wydajność była dużo, bo nawet 15% niższa. Myślę, że głównie przez pamięci DDR2, których taktowanie osiągnięte wtedy wynosiło zaledwie 858 MHz, było to wąskim gardłem dla tego zestawu. Dlatego warto zwrócić na to uwagę, bo w grach może mieć to bardzo duże znaczenie. Nie samo taktowanie procesora, nie sama karta graficzna. Zwróć uwagę, kompletując taki zestaw, żeby był jednak na szybkich, dobrych pamięciach. No ale skoro już o grach zacząłem, to może już do nich przejdźmy. Jednak uprzedzam, że filmy zgrane często mają lagi i przycięcia. Dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, karta graficzna jest osadzana na szynie PCIe Express 16 wersji 1.1. Bardzo mała przepustowość, szyna się zapychała danymi, no i to powodowało również spadek niestety w samych grach po włączeniu nagrywania. Zwykle był to spadek malutki, w granicach 1 do 3 klatek. Choć na przykład w przypadku Rise of the Tomb Raider spadek był nawet 30%, dlatego w jego przypadku załączyłem screenshoty przed każdym z filmów, które będziecie oglądać, by pokazać, jakie były realnie wartości FPS, zanim włączyłem nagrywanie i były one zdecydowanie wyższe, ponieważ no, nawet o 1/3. No dobra, ale zanim będzie Rise of the Tomb Raider, to na początek Doom 2016. Nie ma nic lepszego niż zabijanie demonów. Taka prawda. Grę, jak widzicie, ustawiłem na Full HD i wszystko ultra. Mam całkiem przyjemną rozrywkę z FPS nie spadającym poniżej 50 klatek. Na otwartych przestrzeniach średnio jest to 60-70 klatek, a w zamkniętych nawet potrafi przekroczyć 100 FPS-ów. Jest dobrze. Co ciekawe, przetaktowanie karty graficznej wiele nie zmienia. Procesor rzadko obciążony powyżej 90%, więc wygląda na to, że wąskim gardłem jest tu RAM.
Użyłem jako API OpenGL 4.5, ponieważ w środowisku Vulkan wydajność spadała o jakieś 15%. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie sugerujcie się widocznymi lagami. W rzeczywistości, w grze ich nie ma. Patrzcie na to, ile jest FPS-ów w danym momencie, bo jak zauważycie, lagi nie zawsze zgrywają się z widocznymi FPS-ami. Następną grą jest Wiedźmin 3 w wersji 1.36, czyli przed aktualizacją NextGen, która sprawiła, że na tym zestawie był po prostu niegrywalny. Niezależnie od ustawień było 15-20 FPS-ów. W poprzedniej wersji natomiast bez problemu można względnie komfortowo grać Full HD nawet na detalach Uber z wszystkimi postprocesami. Choć nie dla każdego względny komfort to frame dropy do 25 czy 28 FPS-ów w miastach. Choć na otwartej przestrzeni uzyskiwałem około 40-45 klatek stabilnie. A to zawsze lepiej niż na poprzedniej generacji konsol. Trzeba przyznać, że Wiesiek okazał się dużym wyzwaniem dla tego zestawu. Obciążenie zarówno CPU, jak i karty graficznej często osiągało nawet 100%, a każdy megahertz dołożony tu i ówdzie był przekładany na kolejne FPS-y. Dlatego przetaktowywanie karty dało dodatkowe 3-4 FPS-y, co w takim wypadku jest bardzo cenne. Jeszcze tylko mała uwaga. Nieważne, czy Hairworks było włączone, czy też nie, wydajność praktycznie na tym samym poziomie, co widzicie na ekranie. Teraz czas na tego nieszczęsnego Rise of the Tomb Raider. Nieszczęsny, bo niestety, co widzicie na nagraniu, nijak ma się do tego, jak ta gra się sprawuje na tym zestawie. Wy widzicie 20-40 FPS-ów, podczas gdy gra w rzeczywistości spokojnie osiąga stabilne 45, nawet do 70 FPS-ów, a momentami i więcej. Trochę szkoda, ale z drugiej strony przecież nie jest ważne nagranie, a samo w sobie granie. Wszystko co się da w detalach jest wywindowane i rozgrywka jest naprawdę przyjemna. Kolejny raz zestaw daje radę. A przecież procesor ten ma już ponad 15 lat. Jeszcze tylko szybko wspomnę o dwóch grach, w których ustawiłem wszystko na ultra. Pierwsza to Diablo 2 Resurrected. Kolejny raz w pierwszym akcie nie ma mowy o braku płynności. Średnio 40 do 60 FPS-ów. Rozumiem, że pewnie później, kiedy jest na ekranie bardziej gęsto, może się to zmienić. Jednak mimo wszystko, zawsze też wtedy można obniżyć jakość detali i cieszyć się dobrą rozrywką. Drugi tytuł to Jurassic World Evolution. Tutaj nie notuję za wysokich FPS-ów. Średnio 30-35 klatek na sekundę. Jednak gra, nawet przy tak niskim framerate, działa zadziwiająco płynnie i oczy nie bolą od patrzenia na nią. A nawet przy dropach do 25 klatek nie jest to bardzo odczuwalne. Można grać całkiem komfortowo. Ostatni tytuł, o którym chciałem wspomnieć, to No Man's Sky. Gra, która od premiery przeszła olbrzymie zmiany, nie tylko w rozgrywce, ale też w warstwie graficznej. Niestety, choć grałem w Full HD, to ilość detali ustawiona była na minimum, a i tak zdarzają się frame dropy do 10 klatek na sekundę. Głównie, gdy wczytywany jest nowy obszar, co przy tak rozległej grze zdarza się niestety dość często. Kiedy już się tak stanie, gra łapie drugi oddech i wtedy mamy 35, a nawet 50 FPS-ów. Ale przez wspomniane wcześniej spadki ciężko tu mówić o dużym komforcie. Choć z racji niewielkiej dynamiki w grze jest ona grywalna, no i mimo niskich detali dalej prezentuje się naprawdę dobrze. To jak wielki progres w grafice dokonał się w tej grze w przeciągu czasu od premiery jest naprawdę godne podziwu. Szczególnie kiedy włączy się detale już na ultra i widać jak wielka jest różnica, ponieważ detale najniższe, które obecnie możemy włączyć, w mojej ocenie lepiej się prezentują niż kiedyś najwyższe.
Reasumując, czy było warto? Tak, wydałem naprawdę grosze na cały ten zestaw i działa to zadowalająco. Udało mi się zbalansować wydajność w grach, nie polegając na samym taktowaniu procesora, ale mając na uwadze też inne elementy, jak pamięć RAM, gdzie różnica w wydajności DDR2 a DDR3 jest w tym przypadku szczególnie dobrze widoczna. Mimo opinii w internecie, że do takiego zestawu to nic mocniejszego niż GTX 760 nie ma sensu, włożyłem GTX 1060 3 GB i warto było, ponieważ gry, w które chciałem pograć, okazały się grywalne i to niekoniecznie na najniższych detalach. Jednak to, co mi się opłaca, innemu wcale nie musi. Jeżeli popełniłem gdzieś merytoryczne błędy, to śmiało mi je wytknijcie. Chciałem zrealizować ten materiał, ponieważ w necie jest dużo informacji, że tego typu procesory już nie mają racji bytu, a jak widać, sprytnie kombinując, można z nich coś jeszcze wycisnąć. Tym bardziej, że cały zestaw kosztował około 500 zł. Przy czym karta graficzna z tego wszystkiego jest wyceniona przeze mnie na 300 zł. Pozdrawiam i do następnego filmu, już za krótki czas. Tym razem tematyka będzie bardziej związana z kanałem, czyli będzie gitarowo. Dzięki, na razie, cześć.